Kolejna rzecz, na którą w listach Piotra warto zwrócić uwagę, odnosząca się do tego, jak żyć dla Boga według przykładu naszego Pana Jezusa Chrystusa, to jest kwestia Bożej ochrony. Czytamy o niej w 5 wersecie, na początku tego 5 wersetu, 1 rozdziału 1 listu Piotra. Którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę. Bóg nie tylko zachowuje dla nas dziedzictwo w niebie, o czym mówiliśmy poprzednio, lecz w pewny sposób, gwarantowany sposób, lecz pewnie prowadzi nas do tego niebiańskiego celu. Używa do tego kilku ważnych elementów. Pierwszym z nich jest to, że używa do tego swojej mocy boskiej. Przy nawróceniu Bóg zrodził nas i darował nam żywą nadzieję. Dla naszego dobra czuwa nad nami, objawiając przy tym swoją moc. On nie tylko jest mocny, lecz także jest wszechmocny. Wszechmocny. To upewnia nas w tym, że dojdziemy do niebiańskiego celu. Także drugim takim narzędziem jest kwestia wiary. Wiara, abyśmy nie pomyśleli w ten sposób, ponieważ na pewno będę w niebie, mogę żyć tak, jak mi się podoba. Jest to fałszywe podejście. I niektórzy niestety tak myślą, ale to dlatego, że są nienarodzeni na nowo, a zamiast narodzenia na nowo doświadczyli jakiegoś religijnego, fałszywego przebudzenia i zamieszkał w nich demon. I sobie tacy myślą, ponieważ na pewno będę w niebie, mogę żyć tak, jak mi się podoba. Faktem negującym taką postawę jest to, że Duch Boży dodaje wiarę jako środek zachowawczy. Boża moc objawia się przez wiarę. Ona wzmacnia nasze zaufanie do Pana, abyśmy nie osłabli, lecz pewnie zdążali do celu, jaki mamy zadany przez Boga. Jeśli wybieramy drogę samowoli, używa On w naszym życiu środków wychowawczych. Doświadcza naszą wiarę, byśmy przyjęli konieczną korektę. W ten sposób zachowuje nas i prowadzi do nieba przez swoją moc i wiarę. Sprawia to Boże miłosierdzie. Także w wersetach 5 końcówka i 6 na początku czytamy w zbawienie przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Weselcie się z tego. Bóg zachowuje nas, aby nas zbawić, albo dosłownie ratować. Co to oznacza? Wyrażenie zbawienie, wyrażenie ratunek w listach Piotra oznacza stan, kiedy znajdziemy się w niebie i objawimy się z Panem Jezusem Chrystusem w chwale. Jedynym wyjątkiem jest tutaj wyrażenie zbawienie, ratunek dusz, opisane w pierwszym liście Piotra, pierwszy rozdział, 9 werset. To wyrażenie dotyczy naszego nawrócenia. Będziemy więc zachowani aż do momentu całkowitego i ostatecznego wyratowania. Stanie się to wtedy, kiedy opuścimy ten świat i na zawsze będziemy już z Panem. Przez swoje dokonane dzieło wykupienia On przygotował dla nas ten ratunek. Ono jest gwarancją, że w przyszłości nasze zbawienie z pewnością się dokona. Dlatego nasze serca się cieszą. Nasze otoczenie niekoniecznie to zauważa. Jeśli jednak uzewnętrzniamy naszą radość, wtedy się weselimy. Musimy przyznać, że dzieci bardziej niż dorośli okazują swoją radość. Jeśli się cieszą, widać to na ich twarzyczkach i w zachowaniu. Piotrowi apostołowi leżało na sercu, abyśmy nie szli
przez ten świat ze zwieszonymi głowami ani smutnymi twarzami, ale abyśmy okazywali swoją radość. Jako odkupieni mamy powód, dla którego możemy już teraz się cieszyć, radować i okazywać radość na każdym kroku. A tym powodem jest właśnie nasze przyszłe wykupienie. I to jest bardzo ważne, żebyśmy to rozumieli.